226 milionów złotych. Za taką kwotę zostanie zrewitalizowany największy ogród naszego województwa – Park Śląski. Teren przejdzie metamorfozę dzięki funduszom pochodzącym z inicjatywy finansowej Jessica. Prawie ćwierć miliarda złotych ma zostać zainwestowane w ciągu najbliższych 7 lat. W tym czasie nową jakość zyska nie tylko podstawowa infrastruktura parku, w tym alejki i mała architektura, ale również najbardziej znane miejsca odwiedzane co roku przez setki tysięcy gości. Kanał regatowy, duży krąg taneczny czy największe w Polsce rosarium. Jestem jeszcze pełna emocji. Podpisaliśmy umowę na dofinansowanie rewitalizacji Parku Śląskiego na 226 milionów. To niezwykle ważna sprawa dla nas, to niezwykle ważny moment, ale też niezwykłe wyzwanie. Bo przeprowadzenie rewitalizacji Parku Śląskiego, w którym rocznie przybywa 3 miliony gości na przestrzeni 7 lat, to naprawdę jest ogrom pracy, którą musimy włożyć, żeby dobrze ten proces przygotować. Ale to jest mniej ważne. Najważniejsze jest to, że pieniądze są z dofinansowania, że to jest dotacja, że dzięki marszałkowi i całemu zarządowi województwa udało się te negocjacje przeprowadzić i dzięki takiej politycznej otwartości na to, że to jest ważne miejsce na mapie regionu, możemy dzisiaj mówić o tym, że to jest kolejne otwarcie Parku Śląskiego. Park Śląski to serce metropolii, serce aglomeracji, największa tego typu przestrzeń w Polsce, jedna z większych w Europie i miejsce ukochane przez mieszkańców województwa śląskiego. To Park Śląski przyciąga tłumy ludzi na co dzień od święta. Cała kadencja to, można by powiedzieć, stoi pod znakiem Parku Śląskiego. Kadencja upływająca samorządu. To sejmik województwa zainwestował w Stadion Śląski, który dzisiaj świeci blaskiem i emocje wielkie wróciły na Stadion Śląski. Wesołe miasteczko w nowej odsłonie to też zasługa tej kadencji. Otworzony projekt planetarium, budowa Śląskiego Centrum Nauki i dzisiaj 20 inwestycji drobniejszych, ale jakby zamykające projekt. 226 milionów zainwestowane w 20 projektów i myślę w ciągu 7 lat zakończymy cały proces. Najpoważniejsze to to, że zmienia się ta mała architektura, więc to jest to, co jest najbliższe naszym użytkownikom. To jest ważne, żeby ławki były wygodne, żeby były dostępne dla różnych grup społecznych i to nas bardzo cieszy, ale też cieszą nas wielkie rzeczy. To cieszy nas zmiana kanału regatowego, bo jednak na tym kanale dzisiaj w weekend najwięcej osób przychodzi i najczęściej go odwiedza. Ta dostępność wody, tak, otwarcie tej wody, zadbanie o nasze stawy, które będą takimi miejscami, tak jak dzisiaj przy łabędziarni, gdzie możemy poleżeć na leżaku i popatrzeć trochę i jakby zaznać więcej spokoju niż przy kanale, więc ta różnorodność i ta gospodarka wodna, ta hydrologia. No i przede wszystkim fala, tak? Nowa fala przy Siemianowickiej. Jak będzie wyglądała, będziemy Państwa oczywiście informować. Zależy nam bardzo na tym i to jest chyba nasza aspiracja największa, aby za 50 lat ktoś, czy za 60 lat ktoś mówił o tym, co dzisiaj się wydarzyło, tak jak my mówimy o roku 50, kiedy zapadła decyzja o powstaniu Parku Śląskiego. Potrzebujemy jednak inspiracji i dyskusji nad tymi przestrzeniami, nie przesądzając to jednym przetargiem, czy jedną decyzją. To, co jest dzisiaj do rewitalizacji, czyli taneczne kręgi, które mamy tylko zamiar odtworzyć, tak, zrewitalizować, czy zrobić rozarium, tak, odtworzyć, bo to nawiązuje do pierwotnych założeń i na tym nam też bardzo zależy, pielęgnowanie tej historii. Już jutro jesteśmy gotowi pewne rzeczy zlecać. Najważniejsze było pozyskanie środków, bez tego nie byłoby rozmowy. Dotacja z Komisji Europejskiej. Komisja Europejska zna ten projekt, poznała jego zasady, bardzo nam też kibicuje, trzymają kciuki, są pieniądze. Teraz tylko ogłaszać przetargi, ogłaszać prace budowlane i robić. To jest przełomowy moment dla tego miejsca, dla parku, wręcz historyczny. Myślę, że kwota 200 ponad milionów złotych, 226 plus jeszcze dotacja marszałkowska naprawdę zrobi tutaj cuda i odmieni wizerunek tego parku, ale też nasz jako Chorzowa, bo nie ukrywajmy przecież, że park jest położony w Chorzowie. A co najważniejsze, proszę Państwa, to, że będzie również odbudowana fala. Nowa fala, ale też i w nowym miejscu, ponieważ dzisiaj mamy już takie tendencje, że raczej tego typu atrakcje się lokuje na obrzeżach, powiedzmy, takich miejsc, takiego parku, a w środku się tworzy miejsca spokoju, ciszy, rekreacji i edukacji, o czym była dzisiaj również mowa. Będą piękne baseny ze strefami dla dzieci, dla rodzin, dla seniorów również, bo takowe też się tam pojawią. I co ważne dla również mieszkańców, że miasto Chorzów przejmie zarządzanie tym obiektem, czyli cały basen będziemy zarządzać my, miasto Chorzów, i jak gdyby stać takim operatorem. Czyli Park Śląski wybuduje to z środków właśnie tych dotacji, 250 milionów złotych,
potem następnie nam przekaże w zarząd. To jest też dla nas oczywiście bardzo dobra wiadomość, ponieważ te środki, za które mielibyśmy budować takie kąpielisko otwarte, w związku z tym, że mieszkańcy tego oczekiwali, możemy przekierować na inne inwestycje równie ważne dla miasta.